Kontrwywiadzie prezydencki doradca Tomasz Nańcz. Dzień dobry, panie profesorze. Witam pana, kłanię się państwu. Czy nazywanie świeżo upieczonych warszawiaków słoikami to jest nowy standard kancelarii prezydenta? Nie, to jakieś... Jeden z waszych ministrów tak pisze na Facebooku. Nieładnie. Panie rektorze, absolutnie to nie jest standard. Przecież największym słoikiem w kancelarii jest prezydent. Sam należy do tego grona. Nie, to jakaś chwila zapomnienia. My wszyscy słoikami, tak? Chciałby pan powiedzieć. Przytłaczająca większość warszawiaków to są słoicy oczywiście. Ale czy mówienie, czy pisanie my słoikom się w referendum nie damy, to dobry jest zwyczaj ministra kancelarii prezydenta? Jestem za wolnością słowa i jestem też za tym, żeby ministrowie z Facebooka, z Twittera korzystali jak najrzadziej, ponieważ to jest bardzo bezwzględny sposób komunikowania się. Rozumiem, że minister, który tak napisał, jest odosobniony w swoich sądach, zostanie potępiony, surowo ukarany. Ależ skąd? Ja niezwykle cenię pana ministra Klimczaka. To przesympatyczny człowiek i muszę powiedzieć, nadal będę go bardzo cenił. Nie, no mam chwila zapomnienia. Drobny incydent, no naprawdę. Trochę się od niego odcinacie. Nie, no... Przecież no nie jestem masochistą, skoro jestem słoik, no to co, będę chwalił tego, który chciałby mnie na półkę odłożyć? Nie, ale moim zdaniem to naprawdę chwila zapomnienia, to nie jest sposób postępowania ministra Klimczaka. Zapomnienie zapomnieniem, aczkolwiek zgodnie zdaje się kibicujecie Hannie Gronkiewicz-Waltz i nawołujecie, darujcie sobie warszawiacy, słoicy i niesłoicy udział w referendum. Nie no, zależy nam na własnym interesie, żeby funkcjonować w Warszawie. Dzisiaj ta ekipa pani prezydent Gronkiewicz została spięta ostrogą groźby odwołania, więc bardzo pięknie ten jeździec galopuje, więc skoro spięto drogą galopuje w interesie wszystkich warszawiaków, to po co mu głowę odcinać? No bo z drugiej strony walka o wysoką frekwencję to jest zwyczaj prezydencki. Prezydent zawsze nawołuje, idźcie, korzystajcie z dóbr demokracji, z instrumentów demokracji, a tu nagle taka zmiana. Nie, rektorze, to jest oczywiście nieprawdziwy sąd. Tak jak na boisku podczas gry w piłkę nożną nie ma jednej reguły postępowania. Inaczej się gra w obronie, inaczej gra się w ataku. Raz się pędzi na bramkę, drugi raz się zostawia przeciwnika na spalonym. Reguły są zawsze takie same. Trzeba strzelić bramkę przeciwnikowi, a własną bramkę obronić. Ale oczywiście, ale w tym przypadku najskuteczniejszy sposób zablokowania przeciwnika i strzelenia mu bramki, to jest wykorzystanie progu frekwencyjnego. To jest absolutnie nieuczciwe, że się uznaje referendum odwoławcze za normalne głosowanie. Skoro ustawodawca wprowadził próg, od którego głosowanie jest ważne, to skoro nie chce się uczestniczyć w całej tej awanturze, nie chce się odwołać, w tym przypadku pani prezydent, to najskuteczniej jest nie iść do głosowania. Będzie mnie pan przekonywał, że jak za rok będą wybory na przykład europejskie, a potem samorządowe, to prezydent z czystym sumieniem będzie mógł nawoływać idźcie, głosujcie? Ale rzeczywiście prezydent zawsze nawołuje do głosowania. Ale nie tym razem. Ale panie rektorze, bo to jest, jeśli ja nie pójdę i nie będę głosował w normalnych wyborach, to oddam swój głos sąsiadowi, który zagłosuje diametralnie inaczej. W tym przypadku, jeśli ja nie chcę odwołać pani prezydent, a pójdę i zagłosuję, to praktycznie przyczynię się do jej odwołania, bo największym kłopotem przy referendum odwoławczym jest osiągnięcie progu frekwencyjnego. I w tym przypadku możemy się założyć, że jeśli stawiam diamenty przeciwko orzechom, że jeśli pójdą do referendum tylko ci, którzy chcą panią prezydent odwołać, to nie będzie 35% warszawiaków niezbędnych do odwołania pani prezydent. Tam też jak pójdą ci, którzy będą chcieli bronić, to ich głosami próg frekwencyjny zostanie odwołany. Co czuje historyk, kiedy... zostanie osiągnięty. Co czuje historyk, kiedy prawnik Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że to referendum jest jak liberum veto? Panie redaktorze. Trochę konfuzji, prawda? No bo liberum veto zupełnie co innego. Łączyła nas w przeszłości historia i pan świetnie wie, że to jest nie w porządku pytanie dla zwolennika pani prezydent. Proszę mi zapytać jakąś zaletę pani prezydent. Że na historii się nie zna, to ustalamy, rozumiem, w tym studiu. Nie, no wie pan, no na pewno. Liberum veto było wszak aktem jednego posła, tutaj 389 tysięcy obywateli się musi wypowiedzieć. Panie redaktorze, jak skoro pan zna odpowiedź, no to dlaczego pan nie pyta? A słuchacze pytają, na przykład pani Jolanta, skoro pani Gronkiewicz-Waltz jest taką dobrodziejką dla stolicy, no to czego się prezydent obawia? Niech by nawoływał warszawiaków, idźcie, zagłosujcie za. Nie pozwólcie odwołać Hanny Gronkiewicz-Waltz. No ale z referendami odwoławczymi to jest jak z żeglowaniem. Ci, którzy chcą odwołać, żeglują z wiatrem. Ci, którzy wszyscy przeciwko jednemu, ci, którzy chcą bronić, żeglują pod wiatr. Najskuteczniej to pokazują dzieje kilkudziesięciu referendów odwoławczych. A prezydent jako żeglarz wie, że żeglowanie pod wiatr też
przynosi dobre rezultaty. Dokładnie, ale znacznie trudniej się żegluje, znacznie wolniej i znacznie mniej skutecznie. Natomiast, żeby też obalić ten konstruowany przez PiS dzisiaj mit, prezydent w tej sprawie do niczego nie nawołuje. Prezydent zostawia decyzję warszawiakom, prezydent zapytany w wywiadzie na żywo dał do zrozumienia, jak się zachowa jako mieszkaniec Warszawy. A jak się zachowa jego minister, bo wszak pan też pełnoprawnym warszawiakiem, choć słoikiem, jako się rzekło, jest. Ja nie mam tych ograniczeń, które ma prezydent. Ja też nie będę o nic apelował, bo ja ufam w mądrość warszawiaków, ale ja nie ukrywam, jako ten słoik, który w Warszawie od ponad 400 lat zawdzięcza bardzo wiele, że ja w trosce o dobro miasta nie zafunduję Warszawie bez królewia prezydenckiego na rok. Czy nie idzie pan? Wybieram bardzo świadomie, wybieram najskuteczniejszy oręż w tym przypadku, czyli tak, nie przyłączam swojego głosu w obronie pani prezydent do tych, którzy chcą ją odwołać. Gdyby Gronkiewicz została odwołana, miałaby szansę na powołanie do Rady Polityki Pieniężnej? Tego nie wiem. Bo miejsce się zwolniło, Zyta Gilowska właśnie odeszła. Prezydent może do rady Ta decyzja pani profesor Gilowskiej przecież nas wszystkich zaskoczyła, także sądzę i prezydenta. Naprawdę nie ma żadnych przymiarek personalnych nowych. Poza tym ja jestem przekonany, że pani prezydent nie będzie szukała nowej posady. Kancelaria prezydencka oświadczyła, że Bronisław Komorowski ze zrozumieniem odniósł się do argumentacji pani Gilowskiej związanej z tą rezygnacją. Jaka to była argumentacja? Bo to jakoś bardzo tajemnicza jest wciąż ta decyzja. Natury bardzo osobiste i w takich przypadkach to tylko zainteresowany może ten motyw pojawiać. Czyli rozumiem, że raczej motywacja osobisto-zdrowotna niż jakakolwiek polityczna, bo pojawiły się podejrzenia. Nie ma to nic wspólnego z polityką. To jest naprawdę argumentacja natury osobistej i w takim przypadku, jeśli chodzi o publiczne prezentowanie tej argumentacji, to tylko zainteresowany w tym przypadku pani profesor Gilowska może państwu to objaśnić. Panie profesorze, czy prezydent zamierza jakoś wpływać na kształt ustawy o OFE? Tego skoku na OFE? Prezydent będzie musiał złożyć podpis zgodnie z konstytucją pod tą ustawą. Dlatego pytam, czy będzie chciał ją jakoś modyfikować, zanim ten podpis złoży. Prezydent nie ukrywa tutaj swojej linii postępowania w tej sprawie. Postawił jakiś rządowi warunek w tej sprawie? Taki to bardzo taki zdecydowany i twardy. To znaczy w tych rozwiązaniach przede wszystkim musi się liczyć los przyszłych emerytów. Także, no, ale to, panie rektorze, przecież wyraźnie widać pewien dylemat. Czy się liczyć tutaj z emerytami, czy się liczyć z potrzebami budżetowymi państwa na przykład. No, ale generalne założenie. Zabieramy obligacje, zostawiamy akcje, dajemy wybór, gdzie będą trafiać składki. Prezydentowi odpowiada. Prezydent w tej sprawie mówi jedno bardzo wyraźnie. Nie spierajcie się, nie zamieniajcie tego spór personalny, co się niestety coraz bardziej dzieje. Myślcie przede wszystkim o emerytach. Natomiast ta dyrektywa dotyczy każdego zapisu i w każdej w tej sprawie, o którą pan pyta, tak jest. No ale to myślenie o emerytach powinno skłaniać do tego, żeby OFE zostawić, bo co by nie mówić, pieniądze odłożone w OFE, nawet w obligacjach, są bardziej pewne niż zapisy ZUS-owskie. No bo teraz się, powinien się w ogóle przeciwstawić. Tej zmianie. Nie. Na pewno nie chodzi o to, żeby to pośpiesznie i rabunkowo zdemontować. Coś znacznym wysiłkiem zbudowano, więc jeśli istnieje potrzeba, istnieje. Bo na tym polega kłopot z OFE, że się okazało, że nie można odkładać i na bieżące, i na przyszłe emerytury. Za biedni na to jesteśmy. To należy to zmodyfikować. Prezydent jest za zmodyfikowaniem, ale właśnie w racjonalny, rozsądny sposób. Tomasz Nałęcz, dziękuję bardzo. Dziękuję.